Dzisiaj mamy bardzo radosny dzień. Mamy u siebie z wizytą pana starostę Jacka Cichurę, starostę Wałbrzyskiego, powiatu Wałbrzyskiego i pana Leszka Kuliga, dzięki którym otrzymaliśmy w darowiźnie od pana Leszka Kuliga za pośrednictwem pana Jacka Cichury samochód. Samochód stoi tutaj za mną. Z racji tego, że zwróciliśmy się z prośbą około miesiąca temu do pana starosty. Pan starosta jak najbardziej wywiązał się tutaj z obietnicy i dzisiaj dojechało do nas fajne autko, dzięki któremu będziemy mogli zwierzęta, które są pod opieką fundacji, bądź które będą pod opieką fundacji, wozić do weterynarza, wozić na adopcję, transportować właśnie, jeździć nim na interwencje, bo nie ukrywam, że w naszym powiecie wałbrzyskim jest potrzeba, żeby działać na rzecz zwierząt, tak jak robimy to do tej pory. Nasze autko już jest lekko wysłużone i potrzebowaliśmy nowego, dlatego, tak jak mówiłam, zwróciliśmy się o pomoc, którą otrzymaliśmy w dniu dzisiejszym. Cieszę się, że przy wsparciu mojej skromnej osoby oraz przedsiębiorcy dzisiaj wyszliśmy naprzeciw i wsparliśmy rzeczowo Fundację Pomoc na Zwierząt. Nie jest to pierwsza fundacja, która zwróciła się do mnie o pomoc, jeżeli chodzi o ratowanie zwierząt. Pamiętamy Staruszkowo. Pomagam każdym stowarzyszeniom, fundacjom. Budujemy nie tylko drogi, mosty, nie stawiamy tylko na kulturę, oświatę, ale też zajmujemy się inicjatywami oddolnymi. Cieszę się, że nie tylko realizuję zadania, które wynikają z moich kompetencji, ale też mogę wspierać i pomagać takie fundacje, które przede wszystkim pomagają nam wszystkim, tak zwanym naszym małym braciom. Ja pomagałem, pomagam i będę pomagał. To zresztą chyba widać na każdym kierunku i też się cieszę, że te zwierzęta będą miały bezpieczny transport. Tak jak podkreślałem, przyszła do mnie pani prezes, prosiła o wsparcie rzeczowe. Mamy trochę przyjaciół w naszym regionie, dla których nie jest obce oczywiście ratowanie zwierząt. Tutaj przypominam Leszek Kulik, dosyć ciekawy przedsiębiorca, pomaga nie tylko osobom, ale i zwierzętom. Za to go szanuję i chciałbym tutaj z tego miejsca również mu podziękować. Na co dzień moja praca polega na tym, że pomagam społeczeństwu, ludziom, pomagam w zdarzeniach komunikacyjnych. Z tego słynie właśnie moja firma, że przekazujemy pojazdy zastępcze osobom poszkodowanym w zdarzeniach komunikacyjnych, jak również pomagamy osobom poszkodowanym w uzyskaniu odszkodowania. Tu starosta Wałbrzyski zwrócił się z prośbą do mnie, prywatnie jest moim kolegą, o to, abym wspomógł tak szczyty cel, jakim jest stowarzyszenie i pomoc zwierzętom. Ja osobiście kocham zwierzęta i sugeruję wszystkim przedsiębiorcom, żeby zawsze przynajmniej raz jakiś dobry gest zrobili na rzecz zwierząt w ciągu roku.